kręgle! Kali, jako twój stwórca rozkazuję ci przestać! Nie! No cóż, próbowałem. Nie bój się, Arwin. Kali ma rację. Ona i ja należymy do siebie. Dziękuję, Cody. Ej, Cody, słuchaj. Ja też jestem samotny. Moim najlepszym kumplem jest twarz, którą rysuję sobie na dłoni. Siemka! Widzisz, ale to, co robisz, jest nie w porządku. Jest. Ja tego chcę, Arwin. To jest nasze jedyne wyjście. Dlaczego mówisz do mnie w ten sposób? Chcę ci powiedzieć, że lubię Kali, więc idź stąd. O, tak. Więc nie będę zawadzał prawdziwej miłości. Arwin, czy ty przedrzeźniasz mój sposób mówienia? Nie. No i żegnaj się, plomby. Kali, jeśli chcesz, żebyśmy byli razem, muszę zrobić kilka maleńkich poprawek twoich funkcji mózgowych. Dlaczego? Nawet się jeszcze nie pobraliśmy, a ty już próbujesz mnie zmienić. Nie, chodzi mi o to, może mógłbym cię bardziej uczłowieczyć. Tak uważasz? Jestem pewny. A gdzie są twoje wyższe funkcje motoryczne? W pierwszym panelu po prawej. Och, Cody, będziemy żyli długo i szczęśliwie. Cody, co mi zrobiłeś? Nie mogę się ruszać. Wybacz mi, Kali. Naprawdę muszę to zrobić. Wyłączam cię. Ale dlaczego? To mogłoby się udać. Nasze dzieci miałyby po tobie urodę, a po mnie układ scalony. To uroczy pomysł, ale... niestety w ogóle niemożliwy. Cody, proszę cię, nie rób tego. Kocham cię. Hej, Cody, wyłączyłeś ją. Doskonale. Ta. Ekstra. O, przestało! Hurra! W drugiej części naszych ćwiczeń zaniesiecie mnie do gabinetu pielęgniarki. Wiesz co? Będę bardzo tęsknił za Kali. Ja też. Moje fotki z wakacji były na jej twardzielu. Pomijając to, że próbowała zabić wszystkich pasażerów, była całkiem fajną dziewczyną. Wyrozumiałą, słuchającą. A wiesz, jak ciężko jest zrobić boczek z indyka na chrupiąco? Mnie też zrobiła na chrupiąco. Pakujmy te kulki. Nie chcę, żeby Kali poobijała się w transporcie. O nie! Wpiła się do netu i zamknęła nas tu! To koniec! Arwin? Co? Drzwi się ciągnie, nie pcha. Tak, wiedziałem. No, Arwin, jak zwykle było interesująco oraz boleśnie. A jak za dawnych czasów. Słuchaj, przepraszam za kłopoty, które mogła spowodować Kali. O nie, na szczęście nie było tak źle, jak wtedy, gdy twoje zautomatyzowane pralki w hotelu wessały mnie do suszarki. A, to dlatego pan jest taki mały. No, nie. Ale w sumie to dzięki Kali. Woody i ja zdaliśmy w łeb. Trener był wczoraj w siłowni i widział wszystko, co robiliśmy. Biegi, unikanie piłek, trzymanie zaka w powietrzu przez pół godziny. I wszystko się ułożyło. No, na mnie pora. Tipton 1 będzie leciał nad nami lada chwila. Co to jest? Ogromny magnes! Arwin, to nigdy ci się nie uda. Brawo, Arwin! Wreszcie jakiś wynalazek ci się udał! Wadliwy pasek na brodę! Przynieście sieć!